Aneta od rana jest mega pobudzona. Lena zauważa, że jest coś nie tak z jej przełożoną. W dodatku martwi ją to, że kobieta pomyliła gościa hotelu z elektrykiem. Zaniepokojona zdrowiem mamy Kasi. Szuka jej po restauracji. Niestety nigdzie jej nie ma, ale zjawia się tam Witek. Dziewczyna wyznaje mu, co się dzieje z jego pracownicą. Aneta podsłuchuje ich rozmowę. Jest wściekła na Lenę. Kobieta nadal uważa, iż przyjaciółka jej córki chce ją wykryć ze stanowiska. Wkrótce w hotelu pojawia się Kasia poważne dokumenty. Lena mówi przyjaciółce o tym, że jej mama jest od rana pobudzona. Dziewczyna jest święcie przekonana, iż jej matka wróciła do picia, lecz Lena tą opcję wyklucza. Kasia postanawia porozmawiać z Anetą, jednak nigdzie jej nie ma. W końcu odnajduje ją w łazience. Mama Kasi ledwo co kontaktuje. Dziewczyna zostawia mamę z Leną i biegnie po Wojtka, ponieważ przywiózł ją do hotelu. Prosi mężczyznę, by przebadał Anetę. Po wstępnym przebadaniu okazuje się, że ma bardzo wysokie ciśnienie, które może skutkować zawałem lub wylewem. Kobieta nie bardzo przejmuje się diagnozą i nie chce jechać do gabinetu Wojtka, ale po jego namowach i dzięki temu, że Witek dał jej wolne, zgadza się tam pojechać. Doktor Jarosz musi ją dokładnie przebadać i przepisać stałe leki, aby już taka sytuacja więcej się nie powtórzyła. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego zrobili taki wątek. Ja znam odpowiedź i chętnie z wami się nią podzielę. Otóż zrobili tylko dlatego, żeby Wojtka jakoś naprawić. W końcu gdyby nie on, to nie wiadomo, co by się stało z Anetą. A jak wiadomo, nie od dziś. Po zdradzie Iwony Jarosz nie ma zbyt dobrej prasy u widzów. A tym wątkiem chcieli nas przekonać do potężnego Wojtusia. Nie wiem, czy im się to udało. Także dajcie znać o tym w komentarzu, bo ja nadal zdania o nim nie zmieniłem i raczej już nie zmienię. Co do tego wątku, jak i całego odcinka. To powiem wam, że od dawna z taką uwagą nie oglądałem 19+ jak w środę, także mam nadzieję, iż tak już będzie przez cały czas. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz Helena mam zawał, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy po tym odcinku zmieniłeś zdanie o Wojtku?